Cześć, witajcie, z tej strony Marcin, rozpakowań ciąg dalszy, a dzisiaj będzie nie lada gratka, niekoniecznie myszka gamingowa, ale chyba najbardziej zaawansowana myszka do użytku ogólnego, tym bardziej bezprzewodowa od firmy Logitech, całkowita nowość, czyli Logitech MX Master. Myszka wygląda kosmicznie, ma niesamowite kształty, ma też mnóstwo funkcji, ale to sobie sprawdzimy za chwilkę w rozpakowaniu, a za jakiś czas recenzja. Tak więc zaczynamy, zapraszam Was do oglądania, a cenę sprawdzicie sobie w opisie filmu. Ok, moi drodzy, przed nami MX Master, czyli najbardziej zaawansowana, bezprzewodowa, nie gamingowa myszka od Logitecha. Ponieważ, moi drodzy, to nie jest model typowo przeznaczony dla graczy, lecz model bardzo uniwersalny z tego, co czytałem. No, będziemy mieli okazję sobie ją przetestować, zobaczyć, jak sprawdza się w akcji. Wireless mouth, czyli bezprzewodówka. Widzimy też piękny kształt, piękną bryłę tej myszki na obrazku. Możemy sobie spojrzeć przez okienko, naprawdę mycha dość spora, dość wysoka. Mamy tutaj jakiś opis, to jest chyba część spodnia dokładnie, ale sobie to zobaczymy na żywo. No i mamy opis przycisków, no cóż, to trzeba będzie przetestować po kolei, zobaczyć to sobie w testach. Mamy krótką informację, iż ta myszka ma zaawansowane funkcje, na pewno recenzja będzie obszerna. I rzućmy sobie okiem jeszcze na specyfikację. Mamy rzecz bardzo ciekawą, ponieważ jak wiecie, w niektórych myszkach Logitecha jest taki przełącznik blokada, która sprawia, że rolka kręci się w dwóch trybach. Albo takim skokowym, z oporem tradycyjnym, nazwijmy to, albo puszczamy blokadę i rolka kręci się i jak szalona, jak ją rozkręcimy. I normalnie robiliśmy to przyciskiem, natomiast tutaj jest jakiś system auto. Nie wiem, czy na podstawie oprogramowania myszka będzie sama wiedziała, jak to działa. Jestem tego bardzo ciekaw naprawdę, więc to sobie przetestujemy na pewno dokładnie. Zobaczycie, jak to działa w testach. Thumb wheel, czyli w wolnym tłumaczeniu kółko pod kciukiem, czyli jakaś rolka też druga powinna być. Zaraz rozpakujemy, zobaczymy. No i podłączyć można na dwa sposoby, albo dostarczony przez Logitecha odbiornikiem, albo poprzez Bluetooth, więc naprawdę też brzmi to ciekawie. Easy switch, parowanie do trzech komputerów tej myszki i przełączanie się łatwo między nimi. No i sensor dark field. Prawdę mówiąc, pierwsze słyszę, chociaż w myszce za taką cenę na pewno rzecz warta uwagi. Sensor, który śledzi każdą powierzchnię, nawet szkło. Jest to sensor laserowy. Myszkę ładujemy na jednym ładowaniu do 40 dni użytkowania. No mam nadzieję, że testy nie będą trwały aż tak długo, żeby to sprawdzić, że szybciej dostaniecie odpowiedź w postaci mojej recenzji. No i konfiguracja, kustomizacja poprzez oprogramowanie Logitecha. No dobra, jakieś tam informacje mamy, natomiast wciąż ta myszka pozostaje dość dużą tajemnicą. Pora na nią rzucić okiem już bez tego kartonika. Ok, zobaczcie, wypad kabelek. Standardowy taki smartfonowy, nazwijmy to micro USB, USB. Mamy też instrukcję, rzucimy okiem. Może będą jeszcze jakieś ciekawe informacje. Ok, informacje o podstawowych cechach. No i tutaj już nie mamy nic ciekawego w sumie, więc przejdźmy do samej myszki. Ok, oto ona, powiem Wam, że już robi wrażenie dość masywnej, dość ciężkiej. Zważymy ją sobie do recenzji oczywiście. Mamy odbiorniczek Bluetooth, taki bardzo mały, dyskretny. Więc fajna rzecz. Jestem ciekaw, jak będzie z zasięgiem, jeśli na przykład umieszczę go sobie w hubie za monitorem. Zobaczymy, czy nie będzie żadnych zakłóceń. No i sama myszka MX Master. Powiem Wam, że tak biorąc do ręki, myślę, że jakieś 150 gram, więc myszka dla lubiących ciężkie myszki po prostu. Graczy i użytkowników, nie tylko. Czy da się grać tą myszką? Zapewne tak, ale to sprawdzimy sobie już w testach. No i bardzo dobrze wyprofilowana do dłoni. Zobaczcie, mamy taki masywny most tutaj do oparcia kciuka. Tak na dobrą sprawę by tu weszły prawie dwa kciuki. Myszka też opadająca całą sylwetką tutaj w prawą stronę. Jak ją sobie tak trzymamy, to na prawo nam opada. Więc typowe profilowanie pod gracza praworęcznego tutaj mamy. Z przodu mamy właśnie to wejście na ładowanie. I materiał wydaje się być naprawdę dobrej jakości. Jest to tworzywo stawiające lekki opór, takie lekko chropowate. Natomiast przyciski są bardziej gładkie. Zobaczcie, przyciski chodzą bardzo leciutko. Na całej powierzchni jest reakcja. No i rolka, zobaczcie, jest szeroka.
Teraz kręci się w tym trybie zwyczajnym. Czyli żeby była w swobodnym, trzeba pewnie albo ją włączyć, albo będzie to w tym trybie auto. Chociaż teraz spróbujemy. No i teraz nie wiem, czy ten przycisk jest do właśnie odblokowywania ręcznego, czy jest to na przykład jakiś przełącznik DPI. Ale jadąc dalej, mamy bardzo ładny element tutaj zdobiący. Jest to raczej też plastik, chociaż robi wrażenie takiego metalu, ale bardzo ładnie wygląda. To nam tutaj przechodzi. Mamy kontrolki, które pokazują pewnie DPI lub jakieś profile. Mamy dwa tak dość dziwnie upchnięte przyciski, zachodzące jeden na drugi praktycznie. Zobaczymy, jak będzie się użytkowało tego typu przyciski. Dolny ok, górny troszeczkę gorzej, no ale zobaczymy. No i zobaczcie, taka boczna rolka do przewijania. Jestem ciekaw, czy w grach można znaleźć jakieś zastosowanie. I zobaczcie, bardzo ciekawy kształt tutaj. Takie. Wygląda to jakby jakiś zgnieciony materiał, bardzo fajne, nieregularne kształty. I odwracamy sobie myszkę. Wow, zobaczcie, wielki ślizgacz, drugi dość duży i dwa mniejsze. Robią wrażenie naprawdę wysokiej jakości. Tutaj mamy, mój drodzy, włącznik zapewne, tak jest. Connect do łączenia parowania, pewnie z tym odbiornikiem wbudowanym. Sam sensor oraz tutaj jakieś trzy profile do parowania, pewnie z tymi trzema komputerami, tak jak to było napisane na opakowaniu. O, i zobaczcie, teraz zadziałała ta blokada. Rolka kręci się swobodnie. Zablokowaliśmy. I teraz już kręci się w sposób tradycyjny. O, chociaż znów się odblokowało, czyli zadziałał system smart. Dobra, nie męczmy tej myszki, teraz nazwijmy to na sucho. Trzeba ją podłączyć do komputera i zacząć testować. I za jakiś czas odzywam się do Was z recenzją. A jeśli chcecie sprawdzić cenę tej myszki, to sprawdzicie ją w opisie filmu. Dodam tyle, że ta myszka ostatnio staniała o jakieś 50 zł, więc zawsze coś. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!